Cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w przygodówkę Sherlock Holmes. Przebudzenie. Tutaj ostatnio, słuchajcie, sobie zakończyłem. I tak, i mówiłem, że sobie gdzieś, że tak powiem, pójdziemy. A tu tak kamera, bo cały czas mam tą kamerę, wiecie, tą taką z oczu bohatera. Chciałbym też zobaczyć, jak to wygląda, bo to są inne perspektywy i może coś, słuchajcie, przeoczyliśmy, nie? Bo też tak może być. Bo nie wiem, co to za bardzo robić. Z nim nie pogadamy, on nie chce. Wiecie, taka perspektywa też, no, wiele rzeczy innych nam odkrywa. No nie. Nie myślałem, że słuchajcie, będzie lepiej. Czegoś tutaj więcej się odkryje, coś. Bo by była inna ikonka, nie? Jakby coś było. Zastanawiam się, czy na przykład jeszcze, bo tu mamy taki weksel, czy na przykład można by było mu ten weksel dać. Przełączmy się może na ten widok. Może tak będzie łatwiej. I told you once, now don't rile me. Get lost. A może pieniążka chcesz? Pieniążka chcesz. O. There is one feller. Goes by the name of Champagne. He's Cajun. He knows everything that goes on around these parts. You can most likely find him near a pile of planks at the end of the pier. Everything has its price in America. Isn't that what they say? Słuchajcie, no tu? I have no reason to go there. Jaki koleś, o kim on mówi? Jeszcze raz. To i nie wie wszystko, co się dzieje w tej okolicy. Najprawdopodobniej znajdziecie go na końcu pomostu, blisko sterty desek. Na końcu pomostu? Na końcu pomostu? Tu gdzieś? I have no reason to go there. Czy nie przejdę?
Nie ma jakim pomoście, on mówi. Na końcu pomostu. Może tu gdzieś? Tu jest jakiś pomost, gdzie sterty desek jest, no ale tutaj nie ma nikogo. Tam ktoś jest, czekajcie. No nie, nie było go, słuchajcie, jak zaczynaliśmy dzisiaj grę. Może to on? No, może to on. No takie pieski fajne. Napoleon, Lafayette. Don't mind the dogs, they just don't take to the smell of gentle folks, especially foreign ones. So what can old Champagne do for you? How's about some planks for your bowl, maybe a ride in Gator's bath? Some other time, perhaps. People say that you know everything that occurs in this area. Maybe so. Don't care much what them people say. What you want to know? We are particularly interested in a recent transaction in precious stones. No doubt you are familiar with these events. For sure that's true. Now that you say it, I reckon I heard of some swap for jewels. I would help you out, but my poor brains like to train with no coal. What you want me to do? Now there's a bottle of some dobra. Champagne. Dziś trzeba znaleźć, słuchajcie, alkohol. Alkohol jak nic. Bo my tutaj mamy tylko pieniążka, no nie? A ty pieniążka to ty nie chcesz, nie? Speaking of that, it come to me true. It was a week ago, maybe two. A butler working for a rich man made himself a jewel trade to honor and co. Looks like business to be done fast and with a quiet way. By my foot, the truth is here now. The name of the employer of this silent partner? He go by the name Honison. He from far up the bayou. The east. He got some crazy notions, Atten. They must be all like that where he come from. No doubt. One other matter. During the last few days, have you noticed any strange ship movements, especially regarding those taking leave of port late at night? You did right by old Champagne, so I tell you true. 5 days ago, a ship, she weigh anchor in the middle of the night. She took sail right after a mess of folks brought a lot of boats to meet her and charged on board. These all came from the swamps. Could be toting contraband. Anyway, left for the old world for sure. Old Champagne keeps to his own self. No reason to know nothing more. And advice to you, stay clear. Those that sticks their nose where it don't belong end up feeding the gators round these parts. We shall consider ourselves duly warned. Good day. And if he wants to go for a ride in the bayou or something else, old Champagne treats you right. I take dollars, or bottles, of you know what, right? No dobra. Słuchajcie, a my mamy jeszcze jakieś pieniądze? No, resztka. A słuchaj, a ty będziesz na przykład wiedział, co to jest? Proud fish is fat this year. Lots of gators in the bayou, that true. No nie, dobra. Co to jest? Dystrykt francuski? Watson, let's pay a visit to this Anson. What can we do, Holmes? Let's go, Watson, to the port. Watson, let's pay a visit to this Anson. What can we do, Holmes? Let's go, Watson, to the port. To? Watson, let's pay. What can we do, Holmes? Let's go, Watson, to the. Naprawdę nie mogę z mapy tego zrobić? Okej. Dobra, chodźcie, słuchajcie. Nie pozwalają. Holmes, our bag! Thief! Stop! Thief. Serio? Tam pobiegł. O kurde, i co ja teraz mam zrobić? Może tu?
No i uciekł mi. Okej. Okay. Stop! There he is. A jak on to zrobił? Aha, tu. A po co ja tu w ogóle wlazłem? Jak on to poszedł? Tam. Cholera, po co ja na ten pokład wlazłem? Taka muzyczka, nie? It would be better to turn back. Naprawdę? To czekajcie, to tędy gdzieś tu trzeba. Ale jak? A tu, okej. O to nie wiedziałem. Tu gdzieś? Co za frajerzyna? A mogę tak przeskoczyć? No właśnie. No serio? Teraz? Ja nie wiem, zaraz mu normalnie walnę. He's there. Tu słuchajcie, trzeba pewnie będzie, nie wiem, wjechać jakoś do góry, ale... Czekajcie, bo ja mam może nóż, to może ja nożem coś może tutaj przetnę. Mogę tu coś przeciąć? A nie, dobra. Odsunę beczki, pojadę do góry. Znaczy skrzynię, nie? No, no, no. Muzyczka po byku. Nie, to słuchajcie, tego to się nie spodziewałem tutaj. A, w ten sposób. Pierdziele. Stop! Ja pierdziele. Dobra, spierdzieli tutaj gdzieś jakaś szczelina jest. Zaraz dostanę w łeb, mówię wam. Nie no.
Mogę to jakoś po tej kładce. Aha. No wiedziałem, że jakoś, ale nie wiedziałem, że ze snopkiem. Gdzie on po raz? Nie mogę? Muszę wyłączyć może. Holmes, a się tylko wybrudzisz, nic więcej. O! Może lepiej z tym nożem to tak nie biegać. No i co? Stop right there, you two. Not a move. But the thief, he is going to... Thief? What thief? All I see are two foreigners tearing up my wharf, making a lot of noise. I expect you have some sort of papers proving who you are and what business you have in my parish. I assume you have proof you're here legally. What? Of course we have papers in our bag. But that villain, he... Well, upon my word, you allowed him to make off with our bag. What are you insinuating, sir? Are you trying to offend me? O, nie pogadamy. Look here. Calm down, Watson. But can't you see that... Watson? See, you are Mr. Holmes and Dr. Watson. Please, spare us the pretense. You know very well who we are. And a clever fella in the bargain. Listen to me and listen up good, Mr. Holmes and Dr. Watson. You will leave tomorrow morning for Europe on the same ship that brought you here. No need to offload your bags. Just turn around and get back on board. Nothing good will come your way if you ignore my advice. Oh, and one more thing. Without proper papers, you're nothing more than outlaws here in New Orleans. And outlaws end up as gator bait in my parish. Okay. With open arms, was it, Watson? Holmes, enough. It seems they were warned of our arrival and waiting for us. Let's find the wealthy side of the city and the house of this Arneson. Come, Watson, time is not our friend. Watson, let's pay a visit to this Arneson. Tylko o co chodzi tej dziewczynie, nie? Ha, no dobra, no to słuchajcie, jeżeli tak, to mogę teraz na przykład się tutaj dostać? Tak. Dobra. To nie to, tak? Tu nie. Tu? Tu? Nie, tam. Następna, która będzie uciekać? Spłoszyła się dziwnie. Ciekawe dlaczego. Ah, Watson, it seems we have arrived at the place. Look there, on the iron door. Looks like no one is here, Holmes. It's a pity, Watson. This is our only lead.
kobieta nam pomoże. Good morning, miss. Please don't be alarmed. We won't harm you, my dear. What is your name? Eula, sir. Lovely. When we arrived here, you were looking through this gate. This is the residence of Mr. Arnson, isn't it? Do you know him? Yes, sir. Do you know if he is at home? Don't rightly know, sir. Watson. Come now, don't distress yourself like this. Why all these tears? Because of my little brother, Davy. He serves with Mr. Arnson and been more than 5 days since I heard from him. Perhaps he went on a trip with Mr. Arnson. No, sir. Tain't likely. I served at the Gallagher's just the other side of the road. If they had left, I would have seen them. Something bad has happened. I can feel it. But if you were so near, surely your brother would have cried out for help if there had been any real danger. No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's right smart in some ways. But Davy can't talk. Not a word. Besides, most evenings, we visits and sees each other across the stable door. And been more than 5 days since he been there. Oh, sir. I be mighty scared. Something has happened to him. I just know it. Miss, take us to this stable. Watson, I think this place is indeed isolated and therefore quite vulnerable. Ciekawe, co? I'm gonna go wait on the road. That way, if my mistress calls for me, I can hear. It is hardly secure, Watson. Regard the lock. It has a primitive wooden latch, which is also quite flimsy. Jakie mam przedmioty? Nie, tym nożem to tak nie za bardzo, nie? Chociaż? O, okej. Okay. No to tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Słuchajcie, nie ma sensu, żebyśmy tutaj gdzieś indziej szli. Ona tutaj jest. Matko, ale to śpi ten koń? Holmes, this horse is dying. A, to dawno nikt tutaj nie był. He has had no water for these past 5 days, Watson. Unbearable. Chryste, panie, można tutaj gdzieś wody dać temu koniowi? This should prove useful. Coś zabrałem. Podkowa. I hope this gate is not locked, because it appears quite formidable. Open! He can barely move. We must find him some water and quickly. Też tak myślę. Oczywiście nie zostawię tego tak. No jest tu niby wiaderko, ale nie mogę go zabrać. Więc chodźcie, może tutaj gdzieś jest woda. O, o. Now it can't be used for anything. Ale coś będzie. Dobra. No to już się bałem, że schowamy wielką... Observe, Watson. These beautiful, well-tended flowers. Someone must care for them. Co chciałem mówić? To nie przejdziemy teraz, tak? Closed tight. Coś chciałem mówić, a mi wyszło ze łba. No, że do kieszonki taką wielką belkę, wiecie, nie? To taka typowa przygodówka. Look, Holmes, a raccoon. Come here, you little rascal. Okay. They won't allow us too close, Watson. Though the little imps are rather inquisitive by nature. A, tędy wejdziemy. Dobra, a tu? Closed tight. Dobra, ale zawsze to wiecie, zawsze to można wejść. What a wretched smell. Oh. Quite wretched, Watson. It is the foul stench of death. O nie, tutaj będzie, słuchajcie, ktoś... Jest i woda. Water. No kurde, ale ja nie mam w co. A co to jest? Woście? Serio? Słuchajcie, no... Dawaj mi tu jakieś wiaderko.
Trzeba konikowi dać pić. Ważniejsza sprawa, nie że tam się ktoś rozkłada. Słuchajcie, a te... Now it can't be used for anything. Właśnie, te gwoździe, do czego to miałoby być niby? Łopata. No szkurde, nie ma tu nic. Dobra, chodźcie do tego domu. Może w tym domu będzie jakieś wiadro. No woda jest, fontannie. Tam rozumiem, że ten shop mnie tam nie puści, tak? O to chodzi. Chodźcie, pokażę jeszcze tam, czy rzeczywiście tak jest. Ah, Holmes! There are thousands of these mosquitoes! We must turn back, Watson, or we shall be devoured. Nie ma to jak nie zrobić, żeby owady nas tu zeżarły. Dobra, niech będzie. Chodźcie, zobaczymy, co tam śmierdzi. To się pewnie kuźwa gościu jakiś jeden z drugim rozkłada. O, krew. Albo co innego. Fuu. Dobra, mam jakąś miskę. Watson, hold the basin. I think you know what to do with it. Tak, wiem. Dobra, zmiana, słuchajcie. Gramy teraz Watsonem. Dawaj mi tutaj... Dobra. Szybko teraz do tego konia. Easy now, fellow. Drink up. Co to młotek? What could this be doing here? Jak to się stało, że on tutaj... No, konik, pij ładnie. Staniesz ładnie na nóżki. Słuchajcie, młotek mam, ale do czego? Bo tu mam na przykład... A on ma gwoździe. Może coś przybijać, ale ja wiem. Do czego? Gwoździe do tej belki, ale na co komu to? Po co to komu potrzebne? Jesteś tu? Dobra. Here you are, Watson. A dasz mi ten młotek? Dasz mi. Słuchajcie, tu trzeba się troszkę rozejrzeć, bo tutaj takie... O Jezus Maria, żeś tu stanął, chłopie. Tu obierki. Na szczury. Pułapki. Piękny dom, a... O Boże. No, widzicie. Watson, what do you make of this? What a horrific sight. A to jest ten chłopiec. On the contrary, Watson, once again you see but fail to observe. The warmth of the local climate and the exceptional humidity undoubtedly sped up the rate of decomposition. Based upon my calculations, the body has been here for 5 days. No, szkoda, to ona tutaj biedna czekała na tego brata, tak? Let's examine the hands. They are calloused with traces of dirt under the nails. This would be the gardener, no doubt. Let's examine the hands. Let's examine the hands. They are calloused with traces of dirt under. Papers were burned, and great care was taken to destroy everything of any value to our case. We will find nothing further in this place. Rozumiem. This must be Anson. He appears fond of cigars. Blood. No.
No musiał się tutaj rozegrać jakiś dramat. Interesting. The person who sat here was fond of cigars. No to czyli ten Anders, czy jak on się tam nazywał, tak? This blood on the ground came from a deep wound. I cannot budge the handle. They must have lodged something behind it to hold fast the door. Shh, Watson, listen. Whoever you are, open up. We mean you no harm. Open the door, for God's sake. It's a matter of life or death. This is useless, Holmes. Watson, your sensibility is appreciated. We shall come back later. A może ten chłopiec, słuchajcie, żyje? Może żyje? I się po prostu schował i się boi. What's this? Someone placed their hand near this footstep. Judging by the size of the fingers, it seems to be a youth. Why would they lean down here? Of course, to pick something up. No to dobrze, to chyba to dziecko żyje, znaczy ten chłopiec. What's this? Tak mi się wydaje, wiecie? Hand near this footstep. Curious. There are some mud that appears to have come from underneath the bed. Yes, there is something here. Anson, with his servant, no doubt. These clothes belong to a servant, and judging from their size, he is a small man. No to chyba chodzi o tego chłopca, nie? Tylko czym ja bym mógł na przykład to wziąć? Młotkiem? Yes, there is something here. Tak wiem, tylko że... A, dobra. A stone of small size, but of splendid color. It seems to have no flaws, and I doubt that it originated in the American continent. Rubin, słuchajcie. Ładny taki. No i co, tu jeszcze nam góra została, tak? Blood! Aha, i tutaj, dobra. A pokażcie, co na górze. Drogi panie, tam, była to rzadka rzadko spotykana przyjemność spotkać taką zwyczajną artystycznego podejścia, altruistycznego, pańskiego pracownika młodego. Jedyny liczni sobie trud, aby odkryć prawdę o jego nieszczęściu. Większość dzwoniłaby tego chłopca ze służby bez wahania. To prawdziwe szczęście, że który jest ekspertem o tych spraw, jest również pańskim sąsiadem. Dobra. Zostawiam to. Później sobie poczytam podczas montażu. O, piesek gdzieś tu szczeka. Opowieść, słuchajcie, o wspaniałych polowaniach też tutaj zostawiam wam. Też można poczytać. Pewnie to może mieć jakąś później istotną. This book has been read often. Tales of Fantastic Hunts by D. Niles. Co to jest? This metal tube is approximately 40 centimeters in length and 18 in diameter. It bears a small tag which reads, "This one without defect. My sincere apologies, E. Otis." What the devil are you doing, Holmes? Zabraliśmy to. O matko, by nakręcić ten unikalny zegarek, musisz znaleźć liczby odpowiadające tym na zegarku zgodnie z tą samą logiką. Dwie cyfry są już zaznaczone, aby móc ci odkryć i jakieś użyć metody. Powodzenia, rozwiązanie na ostatniej stronie. Boże, dlaczego? A newspaper from 5 days ago. Someone has torn the last page. Well, it seems Anson tried his hand at a small riddle in this newspaper. How strange. He does not seem the type to take interest in mathematical conundrums. This should prove useful. Naprawdę?
closed tight. Na co mi ta cytryna? Co tu jest jeszcze? Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie. Closed tight. Jezu. Co ja mam tu zrobić, słuchajcie? Narobionych pełno rzeczy. Tam mam jeszcze tą belkę taką wielką drewna na zewnątrz. Tak jakby trzeba było coś... O, czekajcie. Jeszcze tutaj jakieś owady, moskity. Soku z cytryny. Miejscowi podzielili się z nami kilkoma lokalnymi sposobami uniknięcia tej plagi. Najbardziej skuteczną i powszechną metodą jest zastosowanie soku z cytryny. No to już wiem, co ja mam zrobić. Są bardzo podobne obyczaje w kuzyna z lasu, a dziki zakątka unikają wrogów. Szopów, w szczególności pewne gatunki wodnych węży. Z tego powodu szopy w tym regionie spróbują swoje posiłki w gniazdach, zwykle umieszczone w konarach drzew na pewnej wysokości. Dobra, to trzeba się pozbyć... To już wszystko wiem. Słuchajcie, trzeba się pozbyć komarów i trzeba się pozbyć szopa. Chyba o to chodzi. No, tak myślę. Że taka to będzie historia. A żeby się tego pozbyć, jednego i drugiego, to będziemy musieli zrobić jakieś chyba pułapki albo co. No takie, wiecie, wabiki, nie? Tylko, że tutaj no takie przedmioty mam jak mam. Czy tu mogę jeszcze zabrać jakiś przedmiot, na przykład gdzie mógłbym, nie wiem, wycisnąć te cytryny albo co? Łapki na myszy. No nie. Closed tight. Jeszcze zobaczę, słuchajcie, do tej drewnianej belki tam pójdę. Czy można jakieś gwoździe powbijać albo coś? Coś tu mogę porobić? Now it can't be used for anything. Now it can't be used for anything. Dobra, a to na przykład? Now it can't be used for anything. No dobra. Słuchajcie, a jakbym teraz na przykład wstał konik? O! A na przykład jak on teraz wstał, to on coś ma jeszcze tutaj? Nie. A ona? Mogę z nią porozmawiać? Yes, sir. No nic w sumie. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. Będziemy kminić w następnym. No nie wiem, no mam młotek, mam gwoździe, coś tu trzeba będzie pokombinować z tymi owadami. Bo raczej wątpię, żeby jakieś kwiatki tu... A to co to jest? Czekajcie. O, o, o. This should prove useful. To jeszcze mam jakiś pręt. O, proszę bardzo. Więc wiecie, o co chodzi. No tutaj ja myślę, że tego szopa trzeba pogonić. A gdzie on jest? On gdzieś tutaj był? W tych krzakczolach? Nie wiem, gdzieś on tutaj wlazł. A... Oprócz tego trzeba się też pozbyć komarów. Wiecie, o co chodzi, nie? No, ale to słuchajcie, tu też jakiś... O! Footsteps. Let's see. Czekajcie. Blood. However, given the small amounts, the wound should be superficial. Wait, this is interesting. There's a trace of mud here. Blood. However, some footsteps or marks. Not clear enough to make out. Let's see if there are others. Some footsteps or marks. Not clear enough to make out. Let's see if there are others. Nie dadzą nam. Dobra.
footsteps. Let's see. Watson, regard the traces in the soil. A body was dragged here recently. Undoubtedly, it was a man of great size. More traces of mud. A person, wearing shoes thick with fresh mud, entered the garden by this gate. They entered the house and then returned, dragging a body back along the way. This erased some signs of their former movements, but not entirely. Fortunately, I have a particular talent for tracing footsteps. A neglected art indeed. No, w ogrodzie Arsena znalazłem kilka elementów mówiących, że osoba, która obuwie było ubrudzone świeżym błotem, weszła do ogrodu przez małą bramkę, przeszła do wejścia do domu, a następnie przeciągnęła ciało inną drogą, zacierając ślady, ale nie mogła ukryć całego błota i kilka jasnych śladów krwi. No, słuchajcie, także tam pewnie gdzieś na bagna, słuchajcie, bo gdzie może być inaczej, gdzieś ciało pewnie zostało przeciągnięte. Tu mamy jeszcze taką rurkę. Nie wiem do czego. Metalowy pręt. Będziemy kmić w następnym odcinku. Za dzisiaj bardzo wam dziękuję. I co? Do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.